Zastanawiasz się czasem, jak proste byłoby życie, gdybyśmy od razu wiedzieli, co robić, albo gdyby ci to powiedział ktoś bardziej doświadczony od ciebie? Ja wiem, że dzisiaj zaczynałbym w copywritingu zupełnie inaczej. Nazywam się Daniel Bartosiewicz, jestem kontent marketingu od 2019 roku i dojście do 10 tysięcy na rękę zajęło mi 5 lat. Dzisiaj zajęłoby mi o wiele mniej czasu. I właśnie dzisiaj pokażę Ci 9 kroków, jakie bym podjął dzisiaj, żeby ten proces skrócić. I najpierw założenia. Pierwsze założenie jest takie, że zakładamy, że wiem, że chcę zarabiać na pisaniu i że to ma być copywriting. Że ta decyzja już została przeze mnie podjęta i już się nie zastanawiam nad tym, czy będę powieściopisarzem, czy będę ghostwriterem. Czy będę dziennikarzem, czy copywriterem? Nie, ja już wiem, że chcę być copywriterem. Wiem, że chcę zarabiać na pisaniu, lubię to. Chcę zostać copywriterem. Drugie założenie jest takie. Zakładamy, że zaczynam dzisiaj. Nie w 2008, nie w 2018, kiedy powinienem był zacząć. Zaczynam dzisiaj. Dzisiaj, gdzie jest czat GPT, gdzie good content umarło, gdzie poszukiwanie zleceń na platformach do klikania guziczków jest bez sensu. Zaczynam dzisiaj. Trzecie założenie jest takie, że zakładamy, że nie mam całej swojej dzisiejszej wiedzy, bo gdybym ją miał, to byłbym w stanie przekonać klienta do nawiązania ze mną współpracy, wiedziałbym na przykład, że warto sobie założyć stronę, machnąłbym 3-4 teksty do portfolio bez żadnego problemu, coś bym tutaj pokombinował, powiedzmy, że nagiąłbym trochę zasady, a nie chcę tego robić, no bo umówmy się, że jeżeli ty dzisiaj zaczynasz w copywritingu, to nie masz mojej wiedzy, no siłą rzeczy nie masz mojej wiedzy. To nie Matrix, że wsadzę Ci wtyczkę w głowę i się nauczysz kung fu, tylko to jest rzeczywistość. Więc zakładamy, że ja tej wiedzy nie mam, ale że mam swój obecny dzisiejszy mindset. I czwarte założenie jest takie, że mogę trochę naginać te zasady, dlatego że jest coś takiego jak hindsight bias, czyli skrzywienie poznawcze związane z tym, że ja coś już wiem. Można to nazwać klątwą wiedzy. Podejrzewam, że to nie są tożsame określenia, ale nie ominę tego. Bo nie wyrwę sobie tej, tak jak nie wsadzisz sobie wtyczki, tak ja nie wyrwę sobie tej wiedzy z głowy. Poza tym, głównym celem tego odcinka jest pokazać tobie skrót, drogę, plan, krok po kroku, jak przejść od dzisiaj, od momentu, w którym nie wiesz o copywritingu zbyt wiele, do momentu, w którym zarabiasz sensowne pieniądze. Więc muszę trochę użyć tej wiedzy, którą teraz mam, żeby ci to przekazać, żeby cię nie władować na miny, po których ja sam chodziłem. Teraz pora na intro. Ty w tym czasie kliknij suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotifyka. Daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Sprawdź te dodatkowe materiały w opisie m.in. bezpłatny kurs, jak zarabiać więcej hajsu na copywritingu. Link jest w opisie. Podcast the best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Dobra, intro mamy za sobą, założenia mamy za sobą. To teraz, tak jak powiedział Ork, we władcy pierścieni mięso jest z powrotem w menu, czyli do mięsa. Pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, gdybym teraz zaczynał jeszcze raz jako copywriter, to research. Poświęciłbym miesiąc, dwa miesiące na to, żeby się dowiedzieć wszystkiego, co mogę się dowiedzieć na temat copywritingu. I przy tej ilości materiałów, jakie teraz są w internecie, myślę, że mogłoby mi to zająć nawet trochę mniej czasu i też dowiedziałbym się wszystkiego na temat AI, bo pojawiają się różne głosy na temat tego, że. AI nas zastąpi, AI nas nie zastąpi, że część copywriterów AI zastąpiło, a część nie, część ma więcej pracy, a część nie. Więc przyjrzałbym się temu tematowi, no bo nie oszukujmy się, AI jest jakimś zagrożeniem dla copywritera, który chce szukać zleceń. Więc jak mówił Sun Tzu w Sztuce Wojny, trzeba znać swojego wroga. Jeśli znasz swojego wroga i znasz siebie, nie przegrasz choćby w stu bitwach. Więc to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił, bo jaki błąd popełniłem, 10 lat temu, jak wszedłem na oferię no, i znalazłem takiego gościa odcyndolony w, w krawacie, w koszuli, z bogatym portfolio, 7 zł za 1000 znaków, ja sobie tak policzyłem, dobra, jedna strona, 1800 znaków, jedna strona razy 7 zł, to jest jakieś niecałe 14 zł, czyli piszę takich 5 stron i mam jakieś 70 zł, myślę, tak, kurde, no trochę kiepsko, no bo 5 stron napisać to jest godzina roboty, najbidniej. I jeszcze dodatkowo, ja, mu, ja nie mając nic, żadnego doświadczenia i żadnego portfolio, od razu konkuruję z kimś, kto to portfolio i doświadczenie ma. I ta osoba bierze 7 zł za 1000 znaków. I ja się tutaj obsrałem. Gdybym wtedy w to wszedł, dzisiaj byłbym w innym miejscu. No ale co by było gdyby, nie? Następnie drugi krok, czyli etap. Jakikolwiek etap, naprawdę jakikolwiek etap, dlatego że potrzebujesz tej stabilizacji i czasu. Potrzebujesz kupić sobie czas, żeby przetrwać. Idealnie, jeżeli jeszcze jesteś w szkole, idealnie, jeśli jesteś na studiach, masz stypendium i nie jest to medycyna, gdzie trzeba się uczyć od rana do nocy. Jeszcze lepiej, jeżeli masz rodziców albo rodzinę, która cię będzie wspierać w tym, że się rozwijasz. Jeżeli możesz poświęcić 3 do 6 miesięcy na to, żeby się uczyć i budować markę, to jest zajebista sprawa. Znam parę osób, które tak miało parę osób, które mogły polegać na swoich partnerach, partnerkach i w tym czasie się rozwijać. Zaryzykowały, ale to się opłaciło, dlatego że nie masz wtedy tej takiej presji, że albo zarobisz na chleb, albo nie będziesz mieć co jeść. I to jest fajne. Jeżeli tego nie masz, to tak jak mówię, idź na etat. Jakikolwiek, nawet kasa w żabce. Idealnie, gdyby to był taki etat, gdzie masz duże przystoje. Ja miałem taki etat w ubezpieczeniach i tutaj też popełniłem błąd, bo może ten etat nie płacił za wiele, ale za to był mobbing i presja wyników. Niemniej były spore przystoje. No, bo były sytuacje, że kolejka klientów była aż za drzwi, ale były też takie dni, że przyszedł jeden klient i przez resztę dnia nic się nie działo, a ja siedziałem w biurze sam. I zamiast się uczyć, albo budować sobie stronę, albo coś pisać do portfolio, to ja oglądałem powtórki z Lola. Bo taka była wtedy moja pasja. Wtedy to było dla mnie najważniejsze w życiu. No, no debil, no po prostu debil. Więc idealnie, jeśli to jest taki etat, który nie wymaga od ciebie fokusu przez 8-12 godzin, który. Gdzie nie masz kierownika, który nad tobą stoi z batem i patrzy, bo, bo, bo a czemu ty jesteś na Facebooku, to, a czemu ty oglądasz YouTube'a? Nie zawsze taki etat dostaniesz, ale jeżeli możesz taki etat dostać, to bierz. Nawet jeżeli to będzie mała kasa, ale pozwalająca przetrwać, to warto. Warto przecierpieć ten rok czy dwa, dwa myślę, że nie, ale warto przecierpieć ten rok i przez ten rok intensywnie uczyć się copywritingu. Ktoś może powiedzieć, że. Danie, co ty pieprzysz? Przecież po 8 godzinach to się człowiekowi nic nie chce, przecież to w trakcie to też się nic nikomu nie chce. To jest główno prawda. W 2018 roku jeździłem na Słowację i to była taka praca, że przez 3 tygodnie, każdego dnia po 12 godzin, robiłem inwentaryzację. Chodziłem z laptopem po sklepie i wpisywałem jakieś towary. 12 godzin, 7 dni w tygodniu. Tam jak jeszcze w Czechach to był ludzi, bo niedziele były wolne, ale na Słowacji niedziele handlowe. Siedem dni w tygodniu. W trzy tygodnie 270 godzin na liczniku. I po tych godzinach byłem w stanie jeszcze robić redakcję gościowi za kasę, żeby dorobić i namachałem powieść na konkurs Biedronki, te na opowiadanie dla dzieci. Więc nie mów mi, że się nie da, albo nie mów mi, że to jest niemożliwe, albo nie mów mi, że, że to niewykonalne. Jedyne w co będę w stanie uwierzyć, to to, że ci się nie chce. To, to taką wymówkę mogę kupić. Nie chce mi się. Po 12 godzinnej zmianie. W sklepie nie chce mi się. No to tak, to w to uwierzę, ale nie mów mi, że się nie da, bo ja to przeszedłem, przerabiałem to i ja Ci mówię, że się da. Dobra, jestem na tym etacie, po godzinach dorabiam sobie w copywritingu i tutaj ważna rzecz, że każdą złotówkę zarobioną z copywritingu po godzinach odkładam. Odkładam te kasę na to, żeby inwestować w swój dalszy rozwój jako copywriter. I tu przechodzimy do trzeciego etapu, czyli nauka. Ten etap zasadniczo miesza się z drugim etapem, czyli z pracą na etacie. Dlatego, że w trakcie pracy na etacie wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby słuchać podcastów, oglądać webinary, czytać artykuły, subskrybuję newslettery, czytam książki i tak dalej. Aż w końcu przechodzimy do czwartego etapu, czyli do płatnej wiedzy. Płatnej wiedzy, czyli książek, kursów, coś, co mogę mieć za pieniądze. Jak już zarobki z copywritingu pozwalają mi na to, żeby odżałować te pięć dych na książkę raz na jakiś czas, biorę to. Jeżeli mogę sobie kupić kurs copywritingu, biorę to. I tutaj zaraz ktoś powie, Daniel, ale przecież cała wiedza jest w internecie. Za darmo jest. Jest, ale uwierz mi, że wiedza za darmo dostępna w internecie to jest niejednokrotnie wiedza, która ci powie, że żeby zostać copywriterem, wystarczy skończyć kurs za 100 zł i już wiesz wszystko o copywritingu albo 150. Nie, kurwa, nie za 150 zł nikt Cię nie nauczy copywritingu od zera do kocura. Nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś za 150 zł nauczy Cię od zera do naprawdę kocura copywritingu, to albo nie zna swojej wartości, albo nie wiem co. Albo to są jakieś po prostu ogólnikowe rzeczy, typu tu wstaw słowo kluczowe, tu zrób nagłówek H1, tu napisz akapit, ale żeby nie był za długi i to jest zasadniczo tyle. No to takie rzeczy to owszem, można sobie wygooglać, wyyoutubować. Dobry kurs copywritingu, no to myślę, że poniżej 500 zł ciężko będzie dostać. To będą jakieś. Ochłapy, skrawki wiedzy, która może dać dźwignię, a może nie dać dźwigni. Nie wiem, ja bym nie inwestował. Mniej więcej znam ten rynek i wiem, że takie kursy, które dadzą ci realną wiedzę, praktyczną wiedzę, zaczynają się właśnie od 400-500 zł. Także tak. Dorabiając, mam taką kasę, inwestuję w kurs, inwestuję w książki. Lista książek, które warto przeczytać, będzie w opisie pod tym odcinkiem. Tu już część pracy zrobiłem za ciebie. Taki jestem fajny, zaoszczędziłem Ci trochę czasu, który normalnie by trzeba było poświęcić na research. Więc Ty możesz poświęcić trochę swojego czasu, żeby kliknąć tego suba, kliknąć tego lajka. Like to pomoże mi zapraszać gości, którzy patrzą na suby, patrzą na lajki like i patrzą na wyświetlenia. A my jedziemy dalej. Na tym etapie, jeszcze będąc na etacie, będę chciał już przekładać swoją zdobytą wiedzę teoretyczną na wiedzę praktyczną, czyli zakładam stronę internetową. Nie skłamię, jeśli powiem, że strona internetowa w pierwszym roku, jak ją miałem. Kosztowała mnie 150 zł, i to było najlepsze szkolenie SEO copywritingu, jakie można dostać w tych pieniądzach. Najlepsze. Nikt nie da ci tyle wiedzy, co własna strona internetowa. Dopiero jak zobaczysz od zaplecza, jak to wygląda, gdzie się te wszystkie tagi dodaje, gdzie te wszystkie kody, gdzie te wszystkie widgety, jak się wstawia nagłówki, jak to później pyka jak się indeksuje czy widać w Google czy nie widać jak zobaczysz pierwsze kliknięcie na swojej stronie to jest kompletnie inny świat a wiele osób tego nie robi bo myślą że strona internetowa kosztuje dużo pieniędzy i trzeba nad nią siedzieć non stop nie to jest bullshit nawet powiedziałbym że moja strona internetowa dała mi więcej roboty niż jakiekolwiek kursy copywritingu albo grupy na Facebooku ja popełniłem ten błąd, że moja pierwsza styczność z stroną internetową była jak miałem 20 lat, a wtedy, wtedy istotnie prowadzenie strony internetowej kosztowało kupę pieniędzy, bo sam serwer kosztował miesięcznie 250 zł i ktoś, kto tę stronę ogarnie kolejne 250 zł, więc masz 500 zł miesięcznie, a ja wtedy nawet 500 zł nie zarabiałem, bo byłem biednym studentem, więc <grywania> miałem 4,5 półstawy alimentów, także no jeszcze musiałbym skończyć 5 z tych wytrzasnąć, także nie. Ale dzisiaj Postawienie i prowadzenie strony internetowej rocznie to jest 100 zł, 100-150 zł. Jeżeli ci się chce bawić w migrację każdego roku, to w stówce się zmieścisz spokojnie. I dokładnie to zrobiłem w kwietniu 2020 roku, kiedy po prawie dwóch latach pracy jako SEO copywriter zapragnąłem wcielić swoją wiedzę w życie, bo już wtedy mniej więcej docierało do mnie, że kiedyś będę chciał być freelancerem i warto własną stronę mieć. Warto zobaczyć, jak to działa, jak to się buduje od zera. Na tym etapie zakładam stronę i piszę na tematy ze swojej specjalizacji. Tu też popełniłem błąd na swoim starym blogu, bo chciałem pisać o wszystkim i twierdziłem, że jak wpis jest jakościowy, to się wypozycjonuje. Nie, główno prawda nie wypozycjonuje się. Jeżeli się znasz, na jakiejś jednej rzeczy wybierz sobie specjalizację do copywritingu i o tym pisz. O tym pisz na stronie i takich klientów sobie szukaj. Jeżeli ja się znam na ubezpieczeniach, bo wyszedłem z ubezpieczeń, o tym powinienem pisać. To jest trudna branża, ale wyobraź sobie, że jak zacząłem na starym blogu o tym pisać, to zacząłem zbierać ruch. I nawet była z tego kasa z reklam. A propos, jak Twoja strona zaczyna zbierać już te 100, 150 kliknięć dziennie, 150 wizyt, możesz podpiąć reklamę i dodatkowe półtorej stówki, dwie stówki. Miesięcznie ci wpadnie, a jak ci się trafi wpis sponsorowany za 200-300 zł, nawet za stówkę. To jest kolejna kasa, którą zarabia właśnie z copywritingu. I za tę stówkę możesz kupić sobie kolejne dwie książki albo zapłacić ratę kursu i dalej się rozwijać. Szósty etap, który jeśli chcesz, to możesz pominąć, bo powiedziałbym, że ma najmniejszy wpływ na rozwój to są media społecznościowe. Media społecznościowe w tym momencie wybrałbym prawdopodobnie LinkedIn, może Twitter. Na pewno LinkedIn, dlatego że tam sporo osób może szukać kogoś o moich umiejętnościach i dokumentowałbym po prostu swoją drogę od zera do milionera Copywritera. Pisałbym, czego się nauczyłem, testował, wdrażałbym wiedzę, której się nauczyłem. LinkedIn to jest bardzo dobre miejsce do badania nagłówków, bo jeżeli kogoś to zainteresuje, co piszesz, to kliknie, a jak nie zainteresuje, to nie kliknie. A nagłówek to jest 80% roboty Copywritera. Totalnie omijałbym Instagrama, Facebooka, zmarnowałem na nie bardzo dużo czasu bardzo dużo zasobów i gówniany z tego był zwrot. Myślę, że to nie, albo to nie jest miejsce dla mnie, albo ja nie umiem go obsługiwać. Jeśli ktoś mówi, że Instagram to jest najlepsze miejsce do pozyskiwania klientów, to najprawdopodobniej chce ci wcisnąć kurs jak pozyskiwać klientów na Instagramie, albo jak zdobywać followersów, już niekoniecznie klientów, albo jak budować markę osobistą, co też niekoniecznie się przekłada na klientów, więc nie, nie zdecydowanie bym omijał. Zdecydowanie nie jest worth it w przeliczeniu na pracę, jaką trzeba w to włożyć, nie jest worth it. LinkedIn jest tutaj dużo, dużo lepszy. Mniej więcej w tym momencie, kiedy już strona działa, media społecznościowe działają, portfolio się buduje, a ja zdobywam kolejne umiejętności, w tym momencie zaczynam się zastanawiać nad zmianą etatu. Z tego etatu, który mam do tej pory, weźmy niech to była ta kasa w żabce, tak. No to w tym momencie zaczynam się rozglądać za robotą i tu już za zaczynam się rozglądać bardziej wybrednie. Dlatego, że chciałbym znaleźć etat, który da mi wiedzę. Etat, jak to powiedział Alex Hormozi, żeby ludzie płacili mi za to, że się uczę. To jest idealna sytuacja. Dokładnie tak zrobiłem, choć jeszcze o tym nie wiedziałem, w 2021 roku, kiedy przechodziłem do Rankomatu. Wykorzystałem swoją stronę internetową, która zbierała ruch organiczny na frazy związane z ubezpieczeniami. Dostałem większą kasę niż było w ogłoszeniu. A to, czego się nauczyłem w Rankomacie o tym, jak działa content, jak działa SEO, jak działa PR, jak to wszystko działa w takiej firmie, to jest po prostu warte każde pieniądze. A sam fakt, że mogłem się wypowiedzieć w radio albo dla telewizji, który copywriter, freelancer może się tym pochwalić. Więc zdecydowanie warto. I tu masz dwie opcje, bo możesz wziąć sobie robotę w agencji marketingowej, gdzie zdobędziesz dużo wiedzy. Nie zarobić dużo kasy, ale zdobędziesz bardzo dużo wiedzy, cennej wiedzy, która być może kiedyś pomoże ci założyć swoją agencję. Ewentualnie możesz zrobić tak jak ja, jeśli masz specjalizację w konkretnej branży. Znajdź robotę jako copywriter, content writer czy chociażby social media manager w firmie z Twojej branży. I to później wykorzystasz, jeśli nie masz klauzuli poufności, jako element swojego portfolio i budowania wizerunku. I kolejna ważna rzecz. Tym razem szukałbym firmy, która zapewnia budżet szkoleniowy. Dlatego że dziurę w zarobkach wypełnię sobie zarobkami z copywritingu po godzinach, ale dziury w edukacji nie zapełnię niczym. Więc. No teraz to już bym chciał raczej, żeby firma zapłaciła mi za to, żebym się dodatkowo szkolił. Jeżeli miałbym te powiedzmy 2-3 tysiące rocznie do rozdysponowania na siebie, na swoją wiedzę, no to kupiłbym sobie te parę kursów i rozwinąłbym się dużo, dużo szybciej. Kolejna rzecz, jeżeli znajdziesz czas, to jest ósmy etap. Jeżeli znajdziesz czas, znajdź mentora. Znajdź kogoś, kogo możesz się zapytać o dowolną rzecz z twojej branży, nawet za kasę. To mega przyspiesza rozwój. Naprawdę to przyspiesza rozwój dramatycznie. Znalazłbym osobę, która już od kilku lat robi to, co ja, przykładowo takiego no, siebie teraz nie. I pieniędzmi zarobionymi z copywritingu zapłaciłbym jej za jej czas. Za to, żeby móc się o coś zapytać, móc się doradzić, za to, żeby nie miała do mnie pretensji, że zawracam jej dupę prywatnie, że zabieram jej czas, zadając pytania początkującego. Przypominam, na tym etapie nadal nauka i doświadczenie są dla mnie ważniejsze niż pieniądze. To jest błąd, który wielu copywriterów popełnia że im na początku bardziej zależy na pieniądzach niż na edukacji. Moim zdaniem lepiej poświęcić ten pierwszy rok, dwa pracy jako copywriter, żeby się rozwinąć za cenę tych pieniędzy, które masz zarobić, niż zarobić pieniądze i znienawidzić tę robotę. No bo jeżeli nie chcesz być copywriterem, no to spokojnie musisz słuchać tego filmu, nie musisz słuchać tego odcinka, nie musisz tu być i <laughs> właściwie nie wiem po co tu jesteś, jeśli nie chcesz być copywriterem. Ale jeżeli chcesz być copywriterem, chcesz zacząć jako copywriter, to uważam, że, że warto. Mówię to z perspektywy czasu, z perspektywy pięciu lat w branży, z perspektywy człowieka, który przez wiele, wiele lat żył za nawet poniżej minimalnej i da się przeżyć, i warto przeżyć. Warto, jak mówił Mark Cuban, przez kilka lat żyć jak student, żeby później żyć jak nikt inny. A to ciśnienie na hajs i pogoń za pieniądzem po prostu niszczy ludzi, doprowadza do frustracji, desperacji, a koniec końców, i tak wypadasz z copywritingu, wypadasz z rynku, idziesz na etat, którego nienawidzisz, no to myślę, że to nie jest droga. I ostatni etap, dziewiąty etap zarobki. Monitoruję zarobki. Monitoruję, ile zarabiam z copywritingu w odniesieniu do zarobków z etatu. Gdy stawka godzinowa wyrównuje się, ciągnę to jeszcze około 6 miesięcy, odkładam poduszkę i wtedy idę wą z etatu na swoje. Czas, jaki uwalniam sobie, odchodząc z etatu, wypełniam kolejnymi klientami, którzy na tym etapie już powinni pytać o moje usługi. I wskaźniki, które powinny mi powiedzieć, że czas odchodzić z etatu, to kiepska atmosfera, brak uznania w pracy. Wtedy bym nawet nie czekał. Jeżeli jest mobbing, no to nie warto w tym siedzieć. I kolejna rzecz, jeżeli zauważyłbym, że tracę pieniądze, czyli odmawiam klientom, którzy dawaliby mi więcej kasy niż zarobiłbym na etacie. Przykład, załóżmy, że mam na etacie 30 zł netto za godzinę pracy i odprawiam klienta, który by mi dał 50 netto za godzinę, no, czyli niekoniecznie stawkę godzinową, ale na przykład dałby mi do napisania artykuł za 200 zł, który szacuje, że namachałbym w 4 godziny. Jeżeli zaczynam regularnie odprawiać takich klientów, bo nie mam na to czasu, bo jestem na etacie, to jest wskaźnik, że czas z tego etatu uciekać. No i zasadniczo tutaj jest tyle. Kiedy mam poduszkę, kiedy mam klientów, mam stałych klientów, kiedy już nie martwię się o to, skąd wezmę zlecenia, odchodzę z etatu. Odchodzę z etatu, idę na swoje i jestem szczęśliwym freelancerem, który zarabia dobrą kasę. Podsumowując, pierwszy etap. Research. Drugi etap etat, jakikolwiek etat. Stabilizacja i rozwój. Trzeci etap nauka. Czwarty etap wiedza za kasę. Piąty etap, zakładam stronę internetową i ją prowadzę. Nie, że zakładam i zostawiam, tylko prowadzę. Szósty etap, media społecznościowe. Siódmy etap, zmiana etatu. Ósmy etap, znajduję mentora i dziewiąty etap. Monitoruję zarobki aż do momentu, aż zaczynam zarabiać copywritingu więcej niż na etacie, i wtedy odchodzę. Ostatnia kwestia, bo może tego zabrakło, a może to nie wybrzmiało, czyli skąd brać klientów, kiedy jesteś na etacie, a po godzinach dorabiasz jako copywriter. Pierwszym sposobem może być obejrzenie odcinka u mnie na kanale. Tutaj powinna się pojawić karta, możesz go sobie kliknąć, ten odcinek powie ci, gdzie szukać klientów. Znaczy, nie konkretnie, gdzie masz iść i oni tam siedzą i czekają aż przyjdziesz po zlecenie, tylko w jaki sposób do nich dotrzeć. Powodem, dla którego w tym odcinku pomijam tę kwestię, jest to, że. Ucząc się marketingu, ucząc się z tych książek, ucząc się z kursów, które przerabiasz po godzinach, powinieneś, powinnaś dowiedzieć się, gdzie to tych klientów dotrzeć. I myślę, że to też zawiera się w etapie research, gdzie dowiadujesz się, jak tych klientów znaleźć. Jednym z elementów tego researchu może być właśnie odcinek podcastu, który wyświetlił Ci się na karcie. I tak na koniec mam taką myśl, że dziwi mnie trochę, że copywriterzy nie wiedzą, jak znaleźć sobie klientów. Dlatego, że copywriting to jest część marketingu, a marketing to jest mówienie, docieranie do osób potencjalnie zainteresowanych produktem z komunikatem reklamowym. Marketing to jest pokazywanie swojego produktu lub usług osobom, które mogą być nim zainteresowane. Więc jeżeli ktoś pracuje w marketingu za dnia, a po pracy nie umie znaleźć klientów, to ja to nie do końca rozumiem. To znaczy, że co w pracy jesteś marketerem, ale po pracy już nie jesteś marketerem, co zapominasz? Czego się nauczyłeś i, i nie wiesz, gdzie znaleźć klientów? Szukasz klientów swoim klientom, będąc copywriterem, a sobie nie możesz znaleźć klientów? No halo. To jest trochę tak jak te dwie typeski, które, które miały taki dzień, że identyfikują się jako małe dzieci, które nie potrafią gotować i one sobie nie ugotują żarcia. I dlatego chodzą głodne. No. Dziwne trochę, nie? Więc tak, na koniec pamiętaj, że uczysz się marketingu, chcesz być marketerem. Może jesteś marketerem, więc wiesz, jak docierać do ludzi. Użyj umiejętności, których masz albo których nabędziesz. A jeżeli ich nie masz, to albo je zdobądź, albo nie nazywaj się marketerem. I z tym Cię zostawiam. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie skrótem. Skrótem, Astrimksie, skrótem! Skrótem do klientów, skrótem do dobrych zarobków, skrótem do pozorów stabilizacji na swoim copywritingu. Że ten odcinek odkryje przed Tobą pewne patenty, które warto zrobić na tej drodze. Jeszcze raz, korzystając z tego, że do Ciebie mówię, prośba o tego suba, prośba o lajka like dla Spotifyka. Jeżeli wynosisz z tego odcinka jakąś ciekawą lekcję dla siebie, zostaw to w komentarzu. Jeżeli masz pytania, też zostaw w komentarzu. A jeżeli znasz osobę, która tak jak Ty zaczyna i chcesz jej pomóc, odrzuć jej ten odcinek. Pamiętaj sprawdzić bezpłatny kurs, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link jest w opisie. Możesz też zajrzeć do materiałów dodatkowych. W tym odcinku to jest tyle. Siema.